Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i witam was znowu na odcinku tutaj na świecie, na modach, tutaj gdzie gramy sobie wraz z chłopakami w naszym świecie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku... Co tu jest takiego coś dziwnego w ogóle tu... Aha, no, dobra. Ktoś tu zostawił kupę pod drzwiami, nieważne. W każdym razie na samym początku odcinka koniecznie zostawcie łapkę w górę. Nie wiem, załóżmy, że wbijmy tak może z 3000 łapek w górę, macie na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2... 1-0. Komu się udało, koniecznie pochwalcie się w komentarzu. Ja tymczasem rozpoczynam rozgrywkę w Minecrafta. Mi troszkę warkoczyki przeszkadzają, ale już ogarnięte. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na świecie w Minecraft. Coś niesamowitego, słuchajcie. Plan na dzisiejszy odcinek? Pokazać wam, co tutaj mamy, ponieważ mamy na przykład leżak. Zrobię sobie tutaj taki leżak. Możemy sobie tutaj siedzieć i chillować, wiadomo o co chodzi. Jest wszystko super fajnie. Siedzę sobie, muszę tylko jakoś swój domek rozbudować, bo jest taki trochę lipny. Trochę tak średnio na jeża, bym powiedział. Ale słuchajcie, tam w tamtym miejscu powstaje nasza nowa wioska. Tam w ogóle Dave wybudował jak to się nazywa. Pole uprawne, na którym robi sobie jedzenie. A tutaj, tam widzę, że też coś wybudował. Już tutaj powoli zaczyna się dziać, też za niedługo będą z tego live, więc koniecznie subskrybujcie. Tam jak widzicie jest nasza studnia, od której będziemy zaczynać całą naszą wioskę i tutaj na całym tym terenie stworzymy piękną, nową wioskę, której nazwy jeszcze nie mamy, więc jeżeli chcecie, to możecie pisać w komentarzu jakieś pomysły na nazwę. Ja oczywiście będę czytał, może któreś z nazw będzie fajna. Jedyna ważna zasada, jeśli chodzi o nazwy, to takie, że to nie może być Tostolandia, nie może to być Dave'owo, to ma być taka bardzo neutralna nazwa, wiecie, dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie, czy nie tylko dla Dave'a, czy tam nie tylko dla Neona, wiecie o co chodzi. Dobra, pokażę, aha, zrobimy jeszcze plecak, mamy plecak mały taki, do którego możemy sobie schować. Tutaj po prawej stronie, jak widzicie, mamy, co mnie zaatakowało? Przepraszam bardzo, ale ja się nie piszę na takie... Co to jest? Proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić, to jest zbyt silne! Nie, to nie może wejść do środka. Jak to wejdzie do środka, to już się tutaj nie będę mógł nic zrobić tak naprawdę. Mogę pójść spać? Nie mogę pójść spać. Nie, idź stąd! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tam jest? Jakiś blok? Co ten blok tam robi? Co jest grane? Dobra, czy jest tu bezpiecznie? Czekajcie, patrzę tutaj dookoła. Czy jest tu bezpiecznie? Wydaje mi się, że... Ty, znikł ten blok. Tu się dzieją naprawdę tak straszne rzeczy, że ja nie wiem. Dobra, gdzie są te moby? Nie, jest tu. O, jedy! Ale jazda! Dobra, jestem obsrany totalnie. Ja nie wiem, co to jest w ogóle za stwór tego pierwszy... Znaczy... Ja! Ja nie mogę, pod drzwiami! Łeb tu włożę, czekajcie. Ała! Ała, jakie to jest silne. To strasznie silne jest. Musimy to jakoś odciągnąć od domku. Czekajcie, zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak. Wezmę jakiś... co by tu może... O, weźmiemy tak. Zrobimy jakiś skrzynkę taką. Tutaj, tu. Można chyba zrobić taki mieszany z dwóch różnych drewien, tak mi się wydaje. Tak, możemy. Dobra. Dam tu tą skrzynkę, odłożę to, co mam. I teraz... Nie, on czeka z drugiej strony, drugi. Oni się podzielili. Dobra, bierzemy szybko. Szybko nasze itemy bierzemy. O nie, biegnie. Dobra. Dobra, jesteśmy, wróciliśmy ze swoimi itemami. Może załóżmy to wszystko, bo ja jestem bezbronny, jak ja tego nie mam ze sobą założonego. Dobra, zakładam, na przykład łuku to nie potrzebujemy, bo na przykład nie mam strzału, nie? Więc muszę sobie uzbierać. Dobra, zróbmy coś takiego. Mieczyk, tu bierzemy tak. A, plecaka nie mam! Nie! Nie gadajcie, że mi plecak! Oj. Jak ja się mam ich pozbyć? To jest dla mnie... Pierwszy raz mam taką sytuację. Tu ogólnie ciężkie są te mody, nie ukrywajmy. Jest tu naprawdę ciężko na te wszystkie moby. Gdzie one tu są? Gdzieś tu czekaj. A! Co jest straszne? Jak to się wydarzyło? No na szczęście pojawiliśmy się tu, ale jakim cudem to mnie zabiło? Widzieliście to? To jest niemożliwe, żeby to mnie tak zabiło. Czekajcie, ułożę sobie tu wszystko jeszcze raz. To jest niemożliwe. Coś mi tu warczy strasznie. Co to jest za powalony odcinek? Ja wam chciałem tylko pokazać, co ja mam. Już nawet nie mam plecaka swojego. Stracił mi się plecak totalnie. Nie, ja tyle go craftowałem. Co tu tak warczy? Tu jest plecak. A, jest tu.
Dobra, znalazłem plecak. Mój plecak przeżył. Jest tam przy oknie. Czekajcie. O nie, nie, nie. Idzie tu, idzie tu. Nie jestem ciekaw, czy możemy to zabić jakoś? Jak to płacze? Dobra, dobra, czekajcie, czekajcie. Ktoś mi napisał wiadomość jakąś, przepraszam, muszę wyciszyć telefon, ale... Dobra, zabite, zabite. Dobra, dobra, udało nam się. Udało nam się to pokonać. Dobra, bierzemy szybko plecak bierzemy i wracamy z powrotem. Dobra, takiej akcji to się totalnie naprawdę nie spodziewałem. Dobra, mamy chleb jakiś też, więc też spoko. Mamy coś do jedzenia przynajmniej. W sumie to mamy mało jedzenia. To jest też rzecz, na którą trzeba popracować. Czekajcie, ja bym się może przespał, żeby był dzień. Dobra, możemy pójść spać, będzie dzień, więc się pozbędziemy tych mobów wszystkich strasznych. Dobra, teraz się czuję o wiele bezpieczniejszy tutaj. Ja nie mogę, dobra, mamy jakieś liście, nie wiem skąd się tu... Liście, dobra, już myślałem, że to jest kolejny jakiś straszny potwór. A to jest... No nie, jeszcze mamy ogra! Jeszcze kolejny jakiś latający koń, czy ja mogę go jakoś Nie, on mnie bije, dobra, to nie chcemy się bić z nim. Nie, nie uśmiecha nam się to za bardzo, tam kolejny mob jakiś zginął. Szczur w wodzie leży. Tu mamy drzewca, ale drzewce to już wiemy, że są przyjaźnie nastawione. Nie, tu jest kolejny jakiś. Tam jest kolejny jakiś mob. Widzi się go? O, zginął, dobra. Czemu to jest tak w ogóle porozwalane? Co się tak stało, że to się tak rozwala dziwnie? Że wiecie, na przykład drzewo jest rozwalone po części. Dobra, rozwalmy tego creepera. Na szczęście mamy tutaj inne miecze, też takie silniejsze, którymi możemy cokolwiek tutaj zdziałać tak naprawdę. O! Dobra, już myślałem, że mi wybuchnie. Już się wystraszyłem, a nie chcemy tu mieć za bardzo dziur. Dobra, robimy zwiad. Tu jest ślimak. Ty, jak się schował. Dobra, szukamy, no rozglądamy się, czy jest wszystko tutaj dobrze, czy nie ma niczego tutaj niepożądanego. Jest dobra, jest, moim zdaniem jest bezpiecznie, już nic tam tutaj, tu jest jakiś kolejny drzewca, ale on się bardzo dobrze ukrył. Go tak naprawdę prawie w ogóle nie widzimy. Dobra, jest tu w miarę bezpiecznie, to był ten ogry tylko, to on jest tylko taki, taką jakby niespodzianką, której niespecjalnie chcemy, ale znikł. Znikł nam gdzieś. Ten ogr. Dobra, możemy się czuć w miarę bezpiecznie. Widzicie, wszystkie drzewa są tak... A, bo tu pożar był, ale żeby tam aż to się tak zrobiło? To dziwne było, dobra. Dobra, jesteśmy bezpieczni moim zdaniem. Więc okej. Wszystko pod kontrolą, jak to mówią. Dobra, mamy to ogarnięte. Tego ogra też nie ma, więc jest dobrze. Ale tu się czasami takie moby respią, że jest totalnie ciężko, naprawdę. Dobra, schowajmy, odłóżmy jakieś itemy, których nie potrzebujemy, na przykład to. Akurat wziąłbym sobie tutaj może jednak ten dirt. Miałem dirt, a mam go dalej w ekwipunku. Dobra, to odłóżmy sobie to. Muszę ogarnąć, bo mam tutaj też troszkę taki syf i w ogóle, więc to jest niepożądany efekt, więc to musimy zrobić sobie jakiś magazyn. Czy coś w tym stylu, wiecie o co chodzi, żeby po prostu mieć gdzie te rzeczy chować. Dobra, pokonaliśmy te wszystkie moby. Ja bym ogarnął sobie coś tutaj. Na tym, przed chwilą tutaj był ten ogr, to jest niepokojące, że w sensie on gdzieś znikł. I teraz pytanie, czy on znikł już na dobre, czy raczej się gdzieś przemieścił, że zaraz tutaj gdzieś mi wyskoczy, nie? Dlatego wolę sobie to obejść dookoła kilka razy i poszukać, żeby mieć pewność, że tutaj go nie ma na pewno. No bo te moby to naprawdę straszą tutaj w tym Minecrafcie. Dobra, jest okej. Dobra, możemy wrócić na chatę. Jest tutaj czysto. Nie ma tu nic takiego niepożądanego. Więc możemy się czuć teraz bezpiecznie. Ten blok co tutaj robi? Niewidzialny blok. Mogę się z nich schować. Mogę udawać, że jestem kawałkiem dirta. Ale fajnie. Ej, bo tu brakuje. Co jest grane z tym Minecraftem? Ktoś to przenosi, ktoś tu troluje. Te moby są takie trolujące. Dobra. Wytłumaczmy sobie, co mamy. Słuchajcie, mamy jajka krów. To jest też mega... O, mogę połączyć. Jajka krów, ponieważ one wypadają... Dobra, nieważne. One wypadają z takich krów, które tak głowami kręcą. Naprawdę tutaj jest dużo modów do poznania, więc mam nadzieję, że będziemy je wspólnie poznawać na live'ie. Ja bym teraz poszedł tam sobie szybko zobaczyć na to pole uprawne, co zrobił go Daveson, ponieważ chętnie bym sobie zapożyczył, wiadomo, troszkę jedzonka, ponieważ mi brakuje. Tu są jakieś ziemniaki, więc też bym ziemniaki zabrał w sumie. Mogą się przydać, możemy sobie je przepalić. Zasadzę ich, żeby tutaj były więcej, aczkolwiek pewnie zrobiłem teraz dobry uczynek dla reszty osób na serwerze i pewnie jak tutaj przyjdę za jakiś czas, to już, tego już nie będzie. Ktoś sobie to zabierze i zje wszystko. Ale dobra, widzę, że tutaj jest...
Nie wiem, co to jest totalnie, więc dobra, zbierzmy może to, co wiem, co to jest. Więc zbierzmy tutaj sobie siano, żeby mieć, wiadomo, na chlebek. Ja jestem w końcu tostem, więc chlebek to jest najlepsza rzecz, jaką może być dla mnie. Dobra, schowamy, tutaj nasiona odkładamy. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tutaj, tutaj. Zbierzmy wszystko, co można, bo boję się, że później to zniknie i już nie będę mógł tutaj z tego korzystać. Albo Dave zrobi jakieś opłaty czy coś, a tak teraz mogę na nielegalu, wiecie, troszkę mu tutaj poukradać. Ale się sadzę mu to na nowo, więc nie powinien się obrazić, wiecie, o co chodzi. Dobra, tu bierzemy jeszcze to. Bo naprawdę mam problem z jedzeniem. Musimy zrobić też jakąś fabrykę krów na przykład, jako że mamy te jajka. I zrobić jakąś zagrodę, więc to na pewno też będziemy robić na live'ach. Takie rzeczy właśnie chciałem zostawić sobie na live'a. A takie akcje grube, jak teraz się odwalały z tym, że moby mieliśmy dookoła domku, no to bym zostawił sobie na, wiadomo, odcineczki, bo to jest o wiele ciekawsze. Ale live'iki też są oczywiście ciekawe, więc koniecznie subskrybujcie kanał. Dobra, tu jest jeszcze do zebrania. Dobra, mamy tak i tu, ale to ciągle rośnie na nowo, więc tak naprawdę mogę nigdy nie skończyć tego zbierać, bo ciągle coś nowego dorasta. Okej, dotarliśmy do momentu, kiedy już mam tyle, że już więcej mieć nie mogę. Strasznie dużo tu jest kotów, nie wiem dlaczego tu jest tyle kotów. Pajak, miauczą nawet, miauczą na mnie. Dobra, idziemy sobie zrobić te chlebki. Słuchajcie, takie co mówiłem, bo ja tego nie dokończyłem, teraz mi się przypomniało. Tutaj po prawej stronie mamy pokazane... A, bo wpisałem backpack. Dobra, czekajcie, bo patrzyłem, jak zrobić plecak. Tu patrzcie, mogę sobie patrzeć na wszystko, co tutaj jest i zobaczyć sobie dowolną rzecz. Na przykład zobaczmy sobie, no pokażę wam plecak. I tu wchodzimy i widzimy, jak zrobić plecak. Tu na przykład są leżaki. Wchodzimy i możemy zobaczyć sobie, jak zrobić leżak. Co jeszcze możemy sobie zrobić? Na przykład tu kosz na śmieci się robi w ten sposób oto. Tutaj trzeba jakąś, nie wiem, co to jest w ogóle. Musimy to, muszę poogarniać te mody. Tu jest naprawdę wiele rzeczy do ogarnięcia, które mam nadzieję, że razem będziemy ogarniać i razem ten mod będziemy poznawać. Jeżeli wy znacie te mody, bo wy jesteście, no, najlepsi w te klocki, wy wiecie, o co chodzi, no to koniecznie piszcie mi w komentarzu, jak, z czego to zrobić, jak co zdobyć, bo no bo wiem, że wy to na pewno wiecie. Dobra, zróbmy sobie tutaj siano. Siano i siemano, dobra, 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 daj mi to, dobra, dobra. No i co, no i jesteśmy bezpieczni? Nie ma nic tu. Coś tu było wcześniej, nie ma nic. Dobra, jesteśmy bezpieczni, dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. W tym odcinku walczyliśmy z mobami, które nie są silne jako, że nie mają dużo życia, ale na pewno zdecydowanie są bardzo, ale to bardzo mocne, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń, bo zadały mi naprawdę mega dużo. No tak jak widzieliście, zabiły mnie na raz, dwa razy, więc ja nawet nie wiedziałem, kiedy to się wydarzyło za jednym i za drugim razem, a tak to później mogłem się troszkę pilnować, wiecie, o co chodzi. No dobra, no i tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia już w następnym odcinku jutro o godzinie 19:19 na moim kanale. Mam nadzieję, że nie będzie nas już nic atakowało w tym Minecrafcie strasznym i że będziemy mogli na spokojnie sobie pobudować, sobie pozwiedzać, sobie porobić coś ciekawego. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia już jutro, na razie, pa pa!